właśnie, zapraszam na vloga. Wczoraj nie pokazałam Wam tak naprawdę już po pół dnia i końca dnia. Nie zobaczyliście, jak piekliśmy pizzę. Ale to pokazywałam na Instagramie, więc tak zrobimy po prostu przez ten miesiąc, że tematów, których tu nie poruszam, poruszam na Instagramie, a te, co poruszam na Instagramie, nie poruszam tu. Będę się przynajmniej starała, no akurat miksitki wczoraj pokazałam i tu i tam, ale wiecie, o co chodzi, no po prostu będę się starać nie powtarzać, więc temat znowu diety i tak dalej zostaje na Instagramie, ale to już mówiłam wczoraj. Witam Was serdecznie, zapraszam Was dzisiaj z kawą na dzień ze mną. My dopiero dzień zaczynamy, jest godzina... jest godzina ósma, tak, może poprzestawiam już zegarki? Ósma wszędzie, po przestawieniu czasu. I co, ja Ci się układałam wszystko w kredensie. Cześć. Trzeba się przytulić? Wiesz ręką? No to wcinaj. Malutka poszła na pierwszą drzemkę. Wstaliśmy z Ignacem, jak widzieliście, ładnie Ignaś mi kanapę umył. Ja układałam szkło w kredensie, bo wiecie, że robimy malutki remoncik. Mąż teraz właśnie skręca komody jeszcze przed pójściem do sklepu. I ja już dawno umyłam sobie szkło, wypolerowałam, pochowałam je po prostu, bo układałam je w kartonach, przykryłam szmatami i tak leżało. I dzisiaj po prostu sobie układałam tak naprawdę w kredensie. Więc tak naprawdę dzisiaj na początku dzień zaczęłam tak naprawdę od uporządkowania salonu. Dzisiaj obiadek u mnie standardowy, ziemniaki, drobiowy kotlet, taki myślę, że nawet troszkę niedzielny obiad, a niedzielę w końcu mamy. I dzisiaj nigdzie się nie wybieramy, to już mówiliśmy Wam, mimo że pogoda nas zaskoczyła, bo miało być brzydko, jest bardzo ładnie. No nie wiem jeszcze jak będzie po południu, ale jest bardzo ładnie. Co niedzielę gdzieś się wybieramy, tak jak widzieliście, bo wtedy vloguję też, że gdzieś jeździmy co niedzielę, niedaleko nas. No i mieliśmy troszkę w planach, ale przełożyliśmy te plany ze względu na pogodę, tu pogoda się ładnie zrobiła. No ale trudno, bo chcemy skończyć już w końcu ten salon, więc dzisiaj jeszcze mąż musi mi tam podokańczać różne rzeczy, żebym ja mogła w tygodniu sobie po prostu zdobić obrazkami i tak dalej i nagrać dla Was w końcu ten film. No więc tak to u nas wygląda. Ja zapraszam Was na dzień z nami. Dzień bardzo domowy, bo dzisiaj bardzo domowy. Ani zakupy, ani wyjazdy, ani nic. Niedziela, więc kompletnie nic się dzieje, u nas nie będzie. Ale wiem, że takie vlogi robić lubicie. Później Wam pokażę jeszcze, jakie dwie rzeczy przyszły do mnie. Wylicytowałam znowu, ale to są tylko dwie rzeczy, więc nie mam aż tak dużo tego, żeby nagrać film Mierzymy na przykład, więc pokażę Wam po prostu dwie sukienki, wylicytowałam ostatnio. Sprzedający, którego licytowałam ubrania na dole, bo to inny troszkę niż zazwyczaj. I piękne dwie sukienki przyszły i tak się zastanawiam, że chyba ten mój garnitur różowy, który widzieliście w filmie Mierzymy, jak nie widzieliście, to tu macie odnośnik. Chyba założę tak po prostu, będę go nosić, a tą sukienkę zieloną, którą wylicytowałam, założę na Wielkanoc. Taka piękna, zwiewna, zielona sukienka mi przyszła i mam ochotę po prostu ją założyć. Mam ogromną ochotę ją założyć, zresztą zobaczycie. Dobra, nie przedłużam, spędźcie dzień z nami. Do zobaczenia, ja piję kawę i odzywam się na Instagram do Was i zabieram się za robienie obiadu. Chyba śmietnik obomyślny, bo ciągle grzebie w ziemi, jakbyś coś zgubił. Ferdynand codziennie słyszał takie doczynki ze stronki niedźwiedzia. Jak on się wtedy denerwował? Czekajcie, ja wam dam, ryczał wtedy, maszcząc zbrodnie swój pyszczek. Ale jak ktoś jest mniejszy od kota, to jego ryk nie robi na nich. Co nieco w kuchni, jedzonka, tak naprawdę to jest jedzenie na cały dzień, bo ja do 10 przeważnie sobie szykuję, no chyba, że to jest jakaś, no nie wiem, kolacja, chociaż nie, no wszystko szykuję, najwyżej po prostu zapiekam wieczorami, więc staram się po prostu rano ogarnąć wszystko, co się da. No obiad wiadomo, ziemniaki gotuję na świeżo i kotlety będę, widzieliście, bo surowe tam były, smażyć na świeżo, ale zrobiliśmy z Ignasem jeszcze jedną pizzę, słuchajcie, bo wczoraj została mi taka kulka ciasta, ja ją schowałam do lodówki i pytam się chłopaku właśnie, mrozić czy robić? Rób, to zjemy na śniadanie. No więc na drugie śniadanie chłopaki jedzą pizzę. I pewnie mój mąż ją będzie kończył jeszcze na kolację. No więc widzicie, kulinarnie, ale ja już nie przedłużam, jeżeli chodzi o jedzonko, o żarełko, tylko się przebieram. Nie przebieram.
gdzie się przebierasz. Pokażę Wam te dwie sukienki, które wylicytowałam. Przyniosę je tutaj i pokażę je na lustrze, powierzę. I to jest ta sukienka, o której mówiłam, że chcę w niej pójść na święta. Zobaczcie, jaka jest śliczna. Krótka, bardzo fajnie rozkloszowująca się, to jest ASOS, rozmiar 38. Tak jak mówię, ASOS 38. I te rzeczy właśnie outletowe mają to do siebie, że mają powycinane metki. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie? Wycięta jest metka, a pewność mam, skąd ona jest. Zaraz Wam też pokażę, bo patrzymy na metkę tą wewnętrzną. Zaraz ją znajdę. O, tutaj. No i tutaj mamy, że jest to ASOS i jest to rozmiar 38, a druga sukieneczka, one są trochę wygniecione, bo ja je prałam już, ale druga sukieneczka to jest genialna, jest genialna. Również rozmiar 38 i również ASOS. I ja Wam powiem, że ta sukienka super wyglądać będzie. Ona się tak fajnie tutaj właśnie ma, to całe plątanie jest w talii. Jest mini, całkowicie biała, pod szyjkę, tak bym nawet powiedziała. Z tym rękawkiem takim troszeczkę dłuższym niż krótszym, wiecie, o co chodzi. Super wyglądać będzie, słuchajcie, do zwykłych tenisówek, ale równie fajnie będzie wyglądała do szpilek, tylko że to jest taka miniuwa, więc ja ją po prostu będę nosić tak bardziej na sportowo, czyli tenisówki po prostu i już. I już! Taki prosty strój, taka white dress, nie? Super. Super, więc takie dwie sukienki wylicytowałam. Jeszcze jedna kwestia a propos jedzenia. Jak chcecie zaoszczędzić czas, to też dobrym wyjściem jest ugotowanie, jak ja dzisiaj, większej porcji ziemniaków, bo dzisiaj ziemniaki, no Ignaś i mąż będą jeść do kotleta, ale ugotować większą porcję dzisiaj będą jeść z kotlecikami usmażonymi, a jutro z tych ziemniaków, które zostaną i wystygną, zrobię kopytka albo kluski śląskie i jakiś gulasz. I tak się zaoszczędza czas. Dobra, przychodzę do Was, bo mam chwilę teraz czasu, mąż jest w pracy, dziecko jedno śpi, drugie dziecko pisze imię, znaczy, no literki powtarza. Powtarzałyśmy z Ignasiem literki po prostu i teraz pisze całym cięgiem, ma takie zadanie króciutkie, 5-minutowe, a potem idę do dzieci się bawić, tak naprawdę czekamy na męża, aż przyjdzie, bo jak przyjdzie, no to mówię, ogarniamy dalej salon. Więc u nas dzisiaj taki pracowity czas i ja nie będę tutaj przedłużała. Ten vlog pewnie będzie krótki, ale przyszłam, żeby Wam coś powiedzieć, co mam na ustach. Na ustach dzisiaj, kochani, mam pomadkę, ja już Wam pokazywałam ją, gdzie ona jest. Z Max Factor. Bardzo polecaliście mi te pomadki ze względu na trwałość. No i ja Wam powiem, że od rana jej nie poprawiałam i ona trzyma się na ustach. W ogóle nie jest nie do ruszenia. Niespecjalnie ten kolor mi odpowiada. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, no nie za dobrze się w nim czuję. Wolę jednak zdecydowanie takie zgaszone róże, coś w tym stylu. Zaraz Wam pokażę, nawet po opakowaniu widać, jakie są moje ulubione kolory. O, widzicie te odcienie? To są takie odcienie, które ja najbardziej lubię na ustach. No, ten taki nudziak, ale powiem Wam, że tak średnio, bardzo średnio. Jeżeli chodzi o nudziak, to ja Wam serdecznie polecam tą Eveline Baby Nude. Matka, jak ona wygląda na ustach bombowo, to jest po prostu coś niesamowitego. No, ale ta, jeżeli chodzi, powiem Wam, o trwałość, to jest no, na maksa genialna i na pewno w innych odcieniach zakupię tą pomadkę. Nie wiem, czy tego koloru nie oddam mamie, chociaż ona też jest blondynką, teraz nie wiem, czy będzie się dobrze czuła w takim kolorze. A mówię tu o kolorze Spiritual, numer 180. No nie wiem, napiszcie mi, czy ten odcień mi pasuje, czy tylko miałam takie jakieś złudzenie. Trochę mi się wydaje, że jest dla mnie za ciepły, ale może to tylko wrażenie. No więc ja Wam serdecznie polecam, jeżeli chodzi o trwałość. Genialne, Max Factor. Kolejny raz się nie zawiodłam na firmie Max Factor. Ja z Max Factor mam właśnie ten podkład Radiant Lift. Co prawda dzisiaj go nie mam na twarzy. Wiecie, co dzisiaj mam? Wcale nie, bo teraz wróciłam i cały czas te z Biedronki stosuję. Uwielbiam. Uwielbiam Illumi korektor. Ale dzisiaj jakoś tak po prostu, że rękę miałam zajętą i malowałam się z dzieckiem na rękach, to łatwiej mi było, bo ja mieszam tam te dwa kolory, nakładać po prostu tym ciap, ciap, ciap na twarz, a potem wmasowywać gąbką tak naprawdę z Donegal, więc no, muszę zmarnować. Gadam i przy okazji produkty marnuję. No więc ten dzisiaj podkład mam na twarzy. Też bardzo fajny taki leciutki. No dobra, ale to ja nie o tym chciałam powiedzieć, więc pomadki chciałam Wam pokazać. No i wiecie co, miałam w planie, bo jedna z Was mi powiedziała, jedna z Was mi zaproponowała, a mi już dawno takie coś po głowie chodziło, jak film typowo stricte maseczkowy. I ja Wam powiem, że spróbuję, postaram się w kwietniu gdzieś ten film wcisnąć, tylko nie wiem gdzie, albo po prostu w jakimś vlogu pokażę Wam maski, z których ja jestem zachwycona. I nie wiem, czy tak nie zrobię, czy nie pokażę we vlogu, dlatego że podejrzewam, że tych masek będzie
No maksymalnie z 10, maksymalnie, nawet nie wiem, nie, chyba nawet nie. Z 5 takich hitów, po prostu hitów. A mówię o maskach, dlatego że właśnie pomyślałam, niby jest wczesna godzina i powiem Wam, że idziemy, jak mała się obudzi, zje, to pójdziemy z synkiem na spacer, to może Was po prostu na spacer jeszcze zabierzemy z muzyczką. Idziemy na spacer, idziemy troszeczkę pospacerować, pochodzić, pooddychać świeżym powietrzem, jak nie zacznie padać, bo oczywiście jak ja coś wymyślę, to się pogoda psuje. I jak wrócimy ze spaceru, to ja zmywam makijaż i od południa już będę sobie tak chodzić po prostu po domu, po domowemu, tak jak mówiłam, i ubranie, i fryzura jest domowa, tylko ten makijaż i nałożę sobie jakąś maskę i na pewno nałożę jedną z moich ukochanych, no wiadomo. I naprawdę myślę, że jest z 5 chyba takich masek. Więc dajcie proszę znać, bo jestem bardzo ciekawa, czy we vlogu byście zobaczyły takie moje maseczki, co mam Wam do polecenia i szczególnie, że są to jak zawsze bardzo niedrogie maseczki. Jak u mnie prawie wszystko. Ja naprawdę bardzo rzadko polecam coś drogiego. O, no to uważam, że jest drogie. Jak za serum 70 kilka złotych, oczywiście wiadomo, i za 200 złotych sera się stosuje do twarzy i za 500 pewnie, ale dla mnie to jest już wyższa cena, ale jest genialne. No dobra. O serum też link w opisie. Dobra, kochani, ja nie przedłużam. Idziemy na spacer. Czekam, aż dziecko wstanie, tak jak powiedziałam, i lecimy na spacer. A z Wami się już żegnam. Do zobaczenia jutro. Ja też chcę mieć czas, żeby te filmy zmontować dla Was i tak naprawdę, żeby być w domu, bo nie może być coś kosztem czegoś. Nie chcę robić YouTube'a kosztem mojej rodziny i odwrotnie, wiecie o co chodzi. No, więc wszystko musi mieć ręce i nogi. Jest czas na YouTube, jest czas dla rodziny, dlatego czas dla YouTube'a, dla Was, kochani, już się kończy dziś. Jutro będzie nadal, no, masło maślane. Jutro tu wracam z nową energią, na pewno z nową energią, bo jutro po treningu, jutro poniedziałek, więc jedziemy z tym koksem, z nowym tygodniem, ostatni tydzień wyzwania, więc trzeba spiąć dupki, bo 7 kwietnia muszę zrobić porównywalne takie zdjęcie. Są fajne rzeczy do wygrania u Ewy Chodakowskiej, te, które przebrnęły przez całe wyzwanie, a ja przebrnęłam, można powiedzieć, prawie że przez całe, zostało mi 7 dni. Więc trzymajcie za mnie kciuki, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia jutro w kolejnym vlogu.